Witam Was, Przemek Woźniak, piwniczka Piwo Żłopa. Jesteśmy w Carpe Craft i próbujemy nowości. Tak szybko dzisiaj, bo tak szybko też wpadła. Squeezer, Sour Ale z rabarbarem i morelą. Owocowe, kwaśne ale od Grześka Durtana, czyli browar Dilber. Premiera na Hewelce, taka prapremiera, a w tym tygodniu piwo wyszło do odbiorców, do barów, do sklepów. Delikatne letnie piwo i takich ma być więcej, z tego co Grzegorz mówił. 7,8 tylko plato i tylko 2,8% alkoholu. Uważone w wąsoszu. Jęczmienny, pszeniczny, żytni jasny to słody. Chmiel nugget, do tego płatki owsiane. No i te owoce, rabarbar i morela. Morela była już wcześniej użyta w Let's Cook, w bardzo fajnym gozie i bardzo fajnie tam wyszła, więc pewnie też jakiś sentyment tutaj od strony browaru do tego owocu jest. Jeden tylko krótki wpis na etykiecie, bez żadnych dłuższych opowieści. Niesamowicie owocowe, lekkie i kwaskowe piwo z dodatkiem aromatycznej moreli i kwaśnego rabarbaru. Spróbuj naszej pozycji na konkretne orzeźwienie w upalne dni. Wersja butelkowa, zostawiamy. Tak wygląda etykieta. Jeszcze może pokażę, bardzo jak zwykle fajna, zachęcająca, kolorowa. A tak wygląda piwo nalane z kranu tuż po odbezpieczeniu beczki. Kolor rzeczywiście może się kojarzyć z rabarbarem, z kompotem rabarbarowym, który się piło w dzieciństwie. Albo też delikatnie z taką właśnie morelą różowiutką, pomarańcz wpadający w róż. Mętne piwo, nic nie widać przez nie. Delikatne, tutaj tylko oblepienie szkła przez pianę. Taki drobny lacing, jak na soku można powiedzieć, troszkę tutaj więcej na obwarzanku. No i zobaczymy, co w aromacie, co w smaku. My sobie tutaj za dużo nie będziemy wydziwiać, to jest lekkie piwo, nad którym chyba nie ma też za długo co się zastanawiać. Sprawdzamy. A czuć delikatnie kwaskowatość, która przypomina mi rzeczywiście ten Let's Cook. Szkoda, że nie mamy Let's Cook morelowego, by się przydało teraz sprawdzić, porównać. Tak, kwaskowatość, która przypomina troszkę jakieś elementy gozy, nawet taka jakby lekką słoność. Bardzo owocowo i bardzo lekko. Czuć, że tutaj nie ma jakichś większych parametrów. Sprawdzamy, nie będziemy przedłużać. Myślę, że po prostu godne polecenia na każdy upalny i nie tylko dzień. Zdrowie, Squeezer z Dilber. Temperatura piwka taka, myślę, troszkę schłodzone, ale nie zimne, co bardzo fajnie odzwierciedla owoce. Super, super czuć owoce. Zarówno tam kwaśność, jak i słodycz, taką zmieszaną, dobrze zbalansowaną, ale nadal uważam, że też nie ma co dużo się nad nim rozgadywać, tylko pić. Delikatna cierpkość gdzieś na podniebieniu, taka jak właśnie od skórki moreli, czy też od skórki ma słabo dojrzałej brzoskwini, szczególnie takich, które w Polsce rosną, nie dojrzewają, tak jak te na południu Europy. Rabarbar nie jest taki aż bardzo kwaśny. Czasami jak się jadło rabarbar gdzieś tam prosto, taki łodyg gryzł, no to tak kwas był jednak dosyć konkretny. Ale fajnie zbalansowało. Niskie wysycenie. Delikatna ta cierpkość imituje, że tak powiem, goryczkę. I to wszystko. Nie ma się za bardzo co rozlekać. Nie. Po prostu świetny napój orzeźwiający. O lekkim zabarwieniu alkoholowym. Sour Ale z rabarbarem i morelą 2,8. Więcej nie będę wymyślał. Wypiję ze smakiem do końca i do następnego razu. Cześć.